Jestem. 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 Jeżeli chodzi o projekt Profilaktyka uzależnień w spektaklach teatralnych, którego efektem jest i ten film, i całe przedstawienie, to tak naprawdę wszystko zaczęło się, no właściwie rok temu, w styczniu, kiedy dowiedziałyśmy się o konkursie ogłoszonym na taki projekt, a ponieważ skończyłyśmy teatrologię i też na teatrologii powstała fundacja, w ramach której właśnie ten projekt robimy, Fundacja Teatr Nie Taki, no zdecydowałyśmy się tak naprawdę no, połączyć możliwości, które daje istnienie tej fundacji, no a także spróbować własnych sił i stworzyć, powołać coś swojego, aby zapalić młodych ludzi i też pokazać im na jakąś inną perspektywę, aby mogli podwyższyć i swoją jakość życia i też poszerzyć zainteresowanie. No i tak naprawdę wszystko się tak zaczęło. Jest to pewnego rodzaju też dzielenie się swoim doświadczeniem, czyli z jednej strony też to, w jakim kierunku się ciągle kształcimy, spowodowało, że w danym miejscu spotkałyśmy panią Dagmarę. Osobę niezwykłą, która dużo pomogła nam też przy tym projekcie, zwłaszcza w jego pisaniu. I z drugiej strony takim pomysłem na drugą część jakby nazwy tego projektu, czyli spektakle teatralne, była pantomima, o którą już trochę wcześniej dane nam było się otrzeć. Na sam początek projektu zakupywaliśmy listy, w których pisaliśmy o sobie, co robimy, czym się interesujemy i jak chcemy, nie wiem, o życiu po prostu. Chciałabym przeczytać fragment mojego listu, gdyż nie ma tam nic takiego odkrywczego. No to czytam. Droga Agatuchno, czuję się wspaniale, a ty? Ostatnio dużo się dzieje w moim życiu. Dzieje się tak wiele, że nie nadążam za tym wszystkim. To takie smutne, że świat biegnie tak szybko i nieubłagalnie, zostawiając po sobie jedynie pobieżne odciski wspomnień. Wiele jest takich momentów, że myślę sobie, jejku, jak ja kocham życie i chciałabym, by było ich coraz więcej i więcej w mojej przyszłości. Przyszłość to takie dziwne słowo. Czy ktoś myśli o teraźniejszości? Ja coraz częściej uświadamiam sobie kruchość istnienia i krótkość życia. No i może tak trochę banalnie zabrzmi, no ale dużo mi dały te zajęcia i pantomima z panem Szymczykiem i z panią Dagmarą. Nawet choćby pod takim względem materialnym, że mogliśmy przez ten projekt chodzić dużo do teatrów, mogliśmy chociaż pewnie, no, tak, gdyby nie ten projekt, to nie miałabym możliwości obejrzenia tak choćby smyczy na przykład. A tam też masz coś takiego, że idziesz sobie swobodnie, to tak przez sobie idziesz? Tak fajnie, super, że zrobiłeś na to, jest super miłego, ale nie jest coś takiego, że skoro czytałeś takie skurczone, to nie wiem, dopodzisz do niego, że się w takim rządzie jednak ciągnie, tak musi się nie bądź tam na jego rzędzie, musisz być tak spięty. Pantomima. Przez chwilę chodziłem tutaj na studio pantomimy. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo fajnie rozwija ciało, ruch. Daje pewną świadomość ciała. Pomaga się w ogóle tańcu, ruch się tak wyżyć, w sensie po całym dniu ciężkiej szkoły, stresów. To jest takie oderwanie od rzeczywistości, wchodzi do teatru. To są zajęcia właśnie z teatru, to jest psychologii z panią Dagmarą, z pantomima. Niezwykłe przeżycie, niezwykła przygoda. Do czego doprowadza nauk? To jest właśnie już teraz. Dlaczego tak się dzieje? Tu mam to, że palę od 16 roku życia, no palę. Bo to mi sprawia przyjemność, bo się to i jest ze mną fajnie i przyjemnie. A potem przychodzi refleksja. No, zostało mi parę dni życia, albo parę tygodni życia. Mam raka. Mam przestać! Lepiej, ale co najmniej 20% mocniej. Mam przestać! No. No po pierwsze uważam, że pracy w grupie trzeba się nauczyć i że nie jest to, jest to dużo trudniejsze niż praca z samym sobą, na czymś po prostu osobistym, bo pracując w grupie bierzemy też odpowiedzialność za kogoś innego i musimy się zastanawiać też nad ruchami innych osób. Właśnie o coś takiego mi chodzi, że wiesz, że nie musisz siadać za tym, stworzysz po prostu stolik. Ale tracisz śpiewania? Tak, tracisz śpiewania. Chyba, że nie będziesz mogła tego zrobić.
po prostu śpiewasz o tym wspaniałym domu, który stworzyła. To jest moje marzenie. Tak, zadzwonisz do mnie, jak już będzie na scenie. Wiesz co, ja nie będę odbierała teraz telefonu, Marta. Stresujecie się? Masz do moich rodziców numer? To ty dobrze. Poradzicie sobie. Najgorsza jest samotność w tłumie, kiedy masz wokół siebie ludzi, którzy kompletnie cię nie rozumieją. Zawsze byłam sama. Zaczęło się od rodziców, bo tak bardzo chciałam, żeby mnie zrozumieli.
że na pewno będą Państwo chcieli kilka słów takiego podsumowania tego mojego warsztatu. Chciałam powiedzieć, że oprócz tego, że mi się bardzo dobrze pracowało z młodzieżą licealną. Stresowaliście się. No, w ogóle to nic nie pamiętam. Oprócz podarnej sukienki. To jak wyszło? Nie, uwaga, to nie był stres, to była trema, bo stres nie jest dobry. Modlę się, żeby trema. Tylko nie wiem, ale trema. Na ich refleksji, bo one skądś tą refleksyjność wzięły. I na pewno ją wzięły do Państwa. Także dziękuję ślicznie, dziękuję za współpracę z dziećmi i życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Dziękuję.